godziny. Wydaje mi się, że już jesteśmy live. Dobry wieczór moi drodzy. Witam Was serdecznie dzisiaj na wyjątkowej sesji Q&A, wyjątkowej dlatego, że jak widzicie jest tutaj ze mną mój mąż, co nie było takie proste, także dziękuję kochanie, że się zgodziłeś ostatecznie. Spotykamy się dlatego, że niedawno ukazał się nasz wspólny audiobook, w którym opowiadaliśmy o tak zwanym nie w nawiasie spełnionym marzeniu. Główną taką myślą tego audiobooka była historia, której jesteśmy częścią, a mianowicie historia, w której Rafał realizował swoje marzenie o tym, aby zostać pilotem linii lotniczych. No i o tej drodze, o tym, co stanęło nam na tej drodze, o tym, jak zmienialiśmy kierunek, opowiedzieliśmy w tym audiobooku. Pytanie, czy ktoś z Was przesłuchiwał, czy tylko czekaliście na sesji Q&A, żeby na żywo po prostu coś usłyszeć albo nas o coś zapytać. Opowiedzieliśmy o tym Ani Maruszeczko, fantastycznej dziennikarce, fantastycznej kobiecie, która w cudowny sposób przepytała nas tak, że nawet nie byliśmy w stanie, a przynajmniej ja, jakby przewidzieć, że aż tak dużo od siebie opowiemy. Ale jednak opowiedzieliśmy. Niektórzy mówią, że ten audiobook był intymny. Jak myślisz? Zależy jak intymny. Ty nawet go nie chciałeś słuchać po nagraniu. Nie, to na pewno nie. Nikt mnie nie przekona, żeby tego przesłuchać. Tak. Agnieszka Kucharska pisze, że cudowna rozmowa, że jest przesłuchane. Ania też przesłuchała. Wiem, że Justyna też słuchała. No, Rafał stwierdził, że nie słucha, bo jak ktoś nieczęsto się nagrywa i nieczęsto występuje, to jak usłyszy swój głos, to wydaje mu się, że to po prostu nie jest dobre i nie chcę tego puszczać. Kochani, dzisiaj robimy sesję Q&A. Dostaliśmy od zespołu RBC część pytań, na które odpowiemy. Jeżeli w międzyczasie najdzie Wam na myśl jakieś pytanie, to proszę zapiszcie je w komentarzu. Tutaj po drugiej stronie jest Dominika z zespołu RBC, która czuwa nad tą konferencją, jak zresztą każdą, w związku z czym będzie starała się, aby tutaj wszystko było dobrze. Mamy tutaj, kochanie, twój fan klub. Jest widzę, tutaj widzę. Twój fan klub. Nasi przyjaciele widzę, że też przyszli na spotkanie, w związku z czym albo będą szydzić, albo będą zadawali jakieś trudne pytania. Zobaczymy, jak to będzie. Albo będą kibicować. Okej, okay. Ja znam pytania, ja zadaję w takim razie pytania, ja ci czytam pytania, a ty odpowiadasz. Ale ja tylko odpowiadam, to są do nas pytania. No, ale co? Ja też mogę ci dać. Ale kto, powiedzcie same, kto ma odpowiadać? No wiadomo, że Rafał, bo ja przecież co chwilę wam coś mówię. Ale pytania są innego typu dzisiaj, także wiesz. Dobrze, to czy możemy zrobić tak, dajcie znać, że dzisiaj będzie tak, że Rafał będzie pierwszy opowiadał, a ja coś dopowiem. Super, nie uprzedziła mnie o tym. Także... Nie, no razem coś tutaj wymyślimy. Dobra, zaczniemy od czegoś łatwego. Niewińscy oglądają całą rodziną, no to już w ogóle naprawdę. Beata się też nie mogła się doczekać. I tak, tylko łatwe pytania lecą, w związku z czym zaczynamy. Okej. Okay. To jest pytanie z Instagramów. Wiktoria zapytała, będziesz wiedział, w jakich okolicznościach się poznaliśmy? Kurczę, to było dawno. Hej. No cóż, Kamila, jak i moja mama pracowały wspólnie w tej samej firmie, no i na jednym z takich wyjazdów firmowych, trochę takim motywacyjnym wyjeździe, była Kamila, jeszcze wtedy ze swoim mężem, a mnie mama zabrała wtedy, bo na zmianę zabierała mnie i mojego brata. No i wtedy zobaczyłem po raz pierwszy Kamilę. No i od razu oczywiście wpadła mi w oko. I tak się poznaliśmy. Ale pierwszy moment to było chyba jak wchodziłem do autokaru, tak? I ty akurat siedziałaś przy wejściu i tak po prostu centralnie na ciebie wpadłem i... No i tak się zaczęło, natomiast... Znaczy nic się nie zaczęło, wtedy cię zobaczyło. Tak się zaczęła nasza znajomość, powiedzmy sobie. Okay. Tak. Dobrze. Która długo pozostała tylko znajomością oczywiście.
Tak. To były Ateny. Tak, ja to wiem. Tak. Nie, to nie były Ateny. Ateny. Czekaj, Rzym. Nie, Ateny. Schody hiszpańskie, gdzie są? No w Rzymie, ale to było już później, na kolejnej tak? wycieczce. Dobrze. No bo dobra. Tak się spotykaliśmy raz w roku potem ogólnie na takich wycieczkach tak. firmowych. To były konferencje międzynarodowe, na które jeździliśmy ja jako dyrektor wyższego szczebla, Rafała mama, czyli teraz moja teściowa również jako dyrektor wyższego szczebla i mieliśmy możliwość zebrać osobę towarzyszącą. Rafał na zmianę ze swoim bratem jeździli z mamą na takie wycieczki, dlatego Rafał mówi, że to były wycieczki, a to były konferencje, wiesz? No tak, tak. Dla ciebie to były wycieczki. I tak, i pierwsza była, to były Ateny, później to był Dubaj, Rzym i Malta. Z mojego. No, coś. Ja już coś w tym do stylu. Szczegółów nie pamiętam, ile tych tak. wycieczek było dla mnie. Tak. Ja poznałam najpierw Rafała jako syna mojej koleżanki z pracy. Starszej ode mnie, bo starszej, ale koleżanki z pracy, która miała starszego syna. I kiedyś, jak miałam 20 lat, to powiedziała mi, że. Ma dla mnie swojego starszego syna i musi mnie kiedyś z nim poznać, bo to by był fajny mąż dla mnie. Ale to zanim ty weszłaś za mąż, tak? Tak, ale ja powiedziałam jej, że jestem zaręczona i ona mówi, o cholera, czemu tak szybko? No ale jak widać, 12 lat później... Życie znalazło swoją drogę. Dokładnie. Także tak się zaczęło. Czy to było jak grom z jasnego nieba? No ja tylko siedziałam w pierwszym rzędzie, bo ja się nie spóźniałam do autokaru na wycieczkę, a Rafał wszedł jako ostatni do autokaru i popatrzyłam na niego i sobie myślę, co za gość w ogóle, nie dość, że się spóźnił, to jeszcze się tak po prostu cieszy i w ogóle tak się uśmiecha. A więc po prostu wszedł do autokaru i od razu się cieszył. Ja chcę zaznaczyć, że dla mnie to był grom, ale no... Dobrze, jak ja byłam mężatką, ja się wtedy nie rozglądam. Dobrze, Joanna Marciniak zapytała, jak szukać partnera, jeśli jestem ambitną, odnoszącą sukcesy. Czekajcie, bo syn chce coś do nas powiedzieć. Tak. Możesz to powiedzieć. Ja mam coś zrobić? Wyłączył się telefon. Tak, dzisiaj nasze dziecko ma Dzień Króla, ponieważ jak mamy konferencję, to powiedział, że on musi być tutaj zajęty czymś ekstra i modli się, żeby trwała jak najdłużej. Ania Piaseczna, nie słuchaj. Jak szukać partnera, jeśli jestem ambitna, odnosząca sukcesy? Pracuję w dużej korporacji w Hiszpanii. Mam świetne życie, wiele pasji, ale często słyszę od mężczyzn, że ich onieśmielam. No do ciebie pytam. To do mnie pytanie. No co, ja się znam? No jakby im dłużej żyję, tym bardziej się przekonuję, że nie ma niestety na to reguły i... też jakby pamiętam różne okresy w swoim młodszym życiu i tak doszedłem do wniosku, że jak się człowiek za bardzo stara, to też nie najlepiej, więc no myślę, że po prostu trzeba mieć swoje życie, mieć swoje zainteresowania, a ten partner przyjdzie w odpowiednim momencie, tak mi się wydaje, tak? No nie znam, że tak powiem, rynku, jak wygląda teraz. Moje doświadczenia są sprzed bardzo... 10 lat. Tak, więcej niż 10 lat. No ale takie ogólne stwierdzenie mógłbym powiedzieć właśnie, że po prostu no to jest, tutaj nie ma reguł, no ale zbytnia nadgorliwość też nie pomaga niestety i po prostu warto też mieć swój cel w innych dziedzinach życia, dążyć do niego i myślę, że odpowiedni moment przyjdzie. Ale myślę, że Kamila, ty więcej i wiesz i lepiej możesz na ten temat powiedzieć. A mi się wydaje, że bardzo często kobiety same siebie ograniczają tym, w sensie tym przekonaniem, bo jest takie na pewno przekonanie, że jeżeli kobieta jest ambitna, odnosi sukcesy, to odstrasza mężczyzn. Wydaje mi się, że odstrasza tylko i wyłącznie tych, którzy... nie wiem, mają problem z tym, że odnosisz sukcesy, czy że jesteś bardzo ambitna i może się zdarzyć tak, że znajdziesz, właśnie poznasz gdzieś w pracy albo na jakichś konferencjach, albo tam, gdzie przebywasz, znajdziesz takiego mężczyznę, spotkasz takiego mężczyznę, który właśnie za to będzie cię cenił, że jesteś ambitna, że masz swoje pasje, swoje marzenia.
Oczywiście, jeżeli trzeba się umawiać z tobą na randkę z jakimś po prostu kalendarzem przez asystentkę, bo jesteś taka zajęta i tak odnosisz sukcesy i taka ambitna, że nie da się do ciebie dobić tak normalnie, to myślę, że mężczyzna może być onieśmielony, ale wydaje mi się, że kobieta, nawet jeżeli odnosi sukcesy zawodowe, to mimo wszystko chyba ma inną twarz prywatnie. Tak, no na pewno, natomiast taka ciekawostka jest w naszym życiu, że na przykład ja lubię, jak Kamila, jak już jest w domu i poza pracą, to jest to lubię, jak jest, nie wiem, ubrana na luzie w dżinsach i czy tam czasem w dresie i tak dalej, i nie jest taka biznesowa, którą widzę często właśnie w takich, nie wiem, czy na swoich live'ach i tak dalej, więc no to... Tak. Natomiast jakby ja tutaj też, bo pewnie to pytanie też trochę do tego się odnosiło, że no myślę, że część mężczyzn rzeczywiście może się czuć onieśmielona, ale na pewno jest też duża część, którym w jakimś sensie to odpowiada albo pociąga taki fakt, że kobieta jest niezależna i odnosi sukcesy, i na przykład mi to zupełnie nie przeszkadza w Kamili, że odnosi duże sukcesy i jakby nie onieśmiela mnie to w żaden sposób, bo też mam jakieś poczucie swojej wartości tego, co robię i kim jestem, i to mi nie zagraża w żaden sposób, więc myślę, że są też tacy, dużo takich mężczyzn, dla których tak wygląda sytuacja. Tak, może warto by było poszukać jakiegoś tematu pozabiznesowego akurat z tym potencjalnym mężczyzną, żeby znaleźć coś, co może zainteresować. Tak sobie myślę, że taki mężczyzna, który, nie wiem, wspina się po górach albo prowadzi jakieś takie bardziej życie, gdzie ryzykuje, ma taką ogromną pasję, to on chyba będzie potrafił zrozumieć tą pasję twoją do biznesu. Bo na pewno jedna z tych wartości gdzieś będzie musiała być wspólna. To nie musi być jego pasja do tego, żeby również pracował w korporacji, ale też taki głód, który bym ewentualnie miał w sobie. Mam nadzieję, że Joanna trochę pomogliśmy. Trochę. Tutaj jest takie pytanie, ale nie wiem. Dlaczego tak jest, że jak człowiek się za bardzo stara, to wychodzi gorzej niż jakby się nie starał w związku? Chyba będąc w związku. Wydaje mi się, że jak się tak człowiek bardzo, bardzo stara, to sprawia wrażenie jakiegoś takiego desperata. I to trochę odpycha. Jak się ma taką w sobie pewność siebie, ale jednocześnie otwartość na drugiego człowieka, bo mi się wydaje, że ja jestem pewna siebie, ale jednocześnie jak rozmawiam z innymi ludźmi, to nie wiem, czy z mężczyznami jakbym rozmawiała, czy z kobietami, to jakoś tak się, nie wiem, nie stawiam jakoś strasznie albo nie podkreślam swojej pewności siebie na wszystkie możliwe sposoby, bo ona po prostu jest wewnątrz, nie muszę jej jakoś jeszcze dodatkowo eksponować. I jeżeli jest ci dobrze samej ze sobą, dobrze sama ze sobą spędzasz czas, a wtedy, kiedy się pojawia jakiś mężczyzna, który się chce umówić, ci się podoba i myślisz sobie, okej, no otwieram się, zobaczę, co z tego będzie, i na drugiej randce nie planujesz od razu dzieci i po prostu sukni ślubnej, a to może to być to. Zresztą ja nie wiem, ja nigdy nie szukałam. Ja tutaj bym się odniósł może z takiej trochę bardziej filozoficznej jakby podejścia, bo kiedyś czytam taką książkę Prawo Przyciągania? Przyciągania, tak, czy tam coś w tym stylu, już nie pamiętam dokładnie tytułu, no ale chodziło o to, że po prostu tam była taka filozofia trochę wschodnia, która jakby pokazywała pewien sposób patrzenia na świat i osiągania celów polegający na tym, że człowiek po prostu jakby wysyła pewną intencję, czego by chciał od życia, ale jakby pozwala, żeby to życie mu to przyniosło mu ten rezultat, który chce, i oczywiście nic samo nie przyjdzie, i to trochę może się wydać takie trochę dla takiego umysłu zachodniego jakieś szalone, że po prostu, żeby coś osiągnąć w życiu, to trzeba po prostu się zaharować i po prostu strasznie dużo włożyć w to pracy, i jakby bardziej to odnoszę do tej sytuacji takiej związków, że
czasami rzeczywiście jak za bardzo się staramy, to może za dużo, jakby za dużo wchodzimy w głowę, za dużo myślimy, za dużo może zaczynamy robić rzeczy, które po prostu są nienaturalne lub są w nieodpowiednim czasie albo nieodpowiednie i czasem lepiej po prostu ten krok stanąć i pozwolić po prostu sobie złapać jakiś dystans i jakby zaufać procesowi w jakimś sensie. No, to dosyć takie filozoficzne jakby tutaj wywody prowadzę, ale myślę, że warto też na te rzeczy może czasami w ten sposób spojrzeć, że właśnie że zbyt duża ilość działania, zbyt duże staranie się może po prostu wprowadzić więcej chaosu niż dobrego, więc czasem może warto odpuścić i pozwolić, żeby sprawy się jakoś... Żeby to przyszło. Tak. Magdalena się pyta, co w partnerce bizneswoman jest trudne w związku? Mam iść do toalety? Ja trudno mi tak rozdzielić, że to akurat z powodu bizneswoman jakieś rzeczy są trudniejsze czy nie trudniejsze. No myślę, że po prostu to zależy od konkretnej osoby i konkretnego związku i te rzeczy, które są trudne pomiędzy nami, to niekoniecznie wynikają z tego, że Kamila po prostu jest bizneswoman, tylko z różnych, nie wiem, spraw, czy to charakterologicznych pomiędzy nami, czy spraw jakichś no, z naszej przeszłości i tak dalej, więc ja myślę, że te sprawy takie biznesowe to wynikają bardziej, to są takie, mają takie jakby podłoże organizacyjne, tak, że trzeba sobie lepiej ten czas zorganizować, nie wiem, bo Kamila ma wyjazdy, ma szkolenia, jak ma szkolenia, to jej nie ma cały czas i trzeba po prostu umieć sobie z tym poradzić, ale tak inne rzeczy, to myślę, że niekoniecznie wynikają tylko z biznesowych kwestii. Nie wiem, jak ty myślisz. Nie, ja się śmieję, bo Justyna Liwińska mówi, że to jest właśnie ten moment, że masz uważać, co powiesz. Z jednej strony tak, ale kiedyś, wiele lat temu mówiłeś, że teraz już tego nie mówisz, może ja się zmieniłam, a może ty, ale wiele, wiele lat temu, jak jeszcze ostatnim razem mieszkaliśmy w Belgii, to mówiłeś, że jestem dyrektorem w domu. Czy rozstawiam wszystkich po kątach w domu? Może, to znaczy... Tak wracając z pracy, to się teraz tak nie tego, teraz tego nie widzę, natomiast no masz, jak ktoś jest szefem i po prostu jest przyzwyczajony do tego, że szefuje, tak, i że tak powiem, jego pracownicy wdrażają jego idee i pomysły, ogólnie rzecz biorąc, i jak chce tak od razu w domu się poczuć podobnie, no to może spotkać się z oporem, tak? Tak. Ale myślę, że nie mamy teraz tego problemu jakoś. Dokładnie. A padło ciekawe pytanie, kochanie, Bożena pyta, jej 13-letni syn pyta, po co w samolocie jest pilot, człowiek, skoro samolot jest automatyczny? Czy pilot automatyczny w samolocie? No to tak, to jakby jest bardzo duża automatyzacja obecnych samolotów, natomiast piloci są oczywiście potrzebni do tego, żeby monitorować, jak wszystkie systemy jakby działają poprawnie i żeby jakby je w odpowiednim momencie programować i tak dalej. Także to tam na takim ogólnym poziomie, ale też jakby no pilot automatyczny w różnych momentach jest też wyłączany, no i wtedy latają piloci, no podobnie jakby dzieje się w sytuacjach awaryjnych, tak? No trzeba być zawsze gotowym na to, że jakiś system wysiądzie, no i wtedy pilot musi umieć latać po prostu i musi tam być. Dobrze by było. Joanna Nowak pisze, czy mamy rzeczy, które nas bardzo różnią w związku? Coś, z czym nie możecie dojść do ładu i składu. Nie mamy tyle czasu. To ja bym powiedziała, że różni nas bardzo dużo. Dobra, to co nas różni? Różni nas temperament. Rafał jest bardziej spokojny, introwertyczny, lubi czas spędzać sam ze sobą albo z rodziną najbliższą, albo z bardzo najbliższymi znajomymi, a ja lubię spędzać czas ze sobą, z rodziną, ze znajomymi bliskimi i dalszymi, i jak jest jeszcze ktoś nowy do poznania, to też lubię. Więc tutaj szukamy z reguły... Ja mam jedną jeszcze rzecz. Co? Jaką? Ja na przykład lubię spontaniczność. Na przykład jak jest weekend, to nie lubię sobie planować, tylko lubię wstać i po prostu zaplanować sobie ten dzień tak, jak po prostu się poczuję, w zależności od tego, kiedy wstanę, albo jaka będzie pogoda i tak dalej.
a Kamila już musi mieć cały weekend zaplanowany w piątek, najlepiej jeszcze w czwartek wieczorem po prostu. I jak broń Boże, nie można zmieniać tego planu po prostu, bo to w ogóle nie jest możliwe. No. No ale go zmieniasz. Tak, Rafał potrafi go wtedy zabić wzrokiem, kiedy mamy gdzieś wyjść, na przykład gdzieś na jakieś zakupy albo coś w tym stylu i ja mam ubranie pasujące na zakupy, czyli jakiś płaszcz, niegrube spodnie, buty na obcasie i on nagle kiedyś przy windzie, jak mieszkaliśmy w Belgii poprzednim razem, to ty powiedziałeś, że może byśmy jeszcze poszli do parku na spacer albo do tego sklepu na pieszo i tak dalej. I to są rzeczy, które mnie wtedy drażnią bardzo, bo jak ja już sobie coś zaplanuję, to już bym chciała, żeby tak szło jak po sznurku i żeby tego nie zmieniać, bo to wtedy mi robi chaos. Czy... No. Jeszcze lekkomyślność chciałem powiedzieć. Że moja? Tak. Bo po prostu mandaty jakieś, zaparkowanie czy coś, w ogóle to może leżeć miesiącami i po prostu nic, a ja po prostu wszystko chcę zawsze mieć usegregowane, załatwione, odhaczone. Wcale nie. No jak to nie? No? Po pierwsze, ty przynosisz mandaty za zdjęcia przynosisz. No dobrze, ale mówię, jak się z tym, że tak, teraz ci przyszedł jakiś mandat jeszcze z Gdyni w ogóle, no nie zapłacono. To jest Minimoris, to nie jest mój. Nie, nie, ty jeździłaś Minimorisem. To jest marca. I tu się różnimy. No ja się będę wypierała, że to nie jest mój. Rafał będzie walczył, że to jest na pewno mój. Różnimy się też, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, bo ktoś tutaj pytał o muzykę. Jest muzyka, której słuchamy wspólnie, a jest taka muzyka, której ja słucham jakiegoś, nie wiem, polskiego rapu, hip-hopu i tak dalej i wtedy ty nie jesteś najszczęśliwszy. Nie, ja mogę tego słuchać. No tak, jasne. A jak ty słuchasz jakichś koncertów jazzowych, które ja uważam za jakąś próbę dopiero i się zastanawiam, kiedy oni zaczną grać, bo tak brzdękolą, no to wtedy jest wesoło. Różnimy się... Ja lubię, uwielbiam chodzić na spacery i przyrodę, a Kamila muszę wyciągać. Tak. Ja nie lubię tak chodzić. Kamila lubi po sklepach chodzić, tak. A ja lubię chodzić po lesie. No, także to tak na początek. No, tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się różnimy. Ja jestem typem aktywatora, a Rafał jest typem learnera. I jak powiedział, że ja jestem lekkomyślna, to tylko i wyłącznie dlatego, że jego pierwszym talentem jest rozwaga, czyli podważanie wszystkiego i sprawdzanie po 10 razy. Ja jak sprawdzę raz, to już po prostu idę dalej, już zapominam, że w ogóle o tym rozmawiałam, a z reguły po 2 miesiącach Rafał przychodzi i się pyta, czy oby na pewno. I wtedy moja mina musi być naprawdę niesamowita. Ania się tutaj zapisuje do słuchania jazzu z tobą. Cieszę się. Wyłączymy światło, ciemno będzie, puścimy jazzik z lat 60. Będzie dobrze. Czego byś nigdy nie zmienił we mnie? No to jest takie pytanie, chyba tam było jeszcze jakieś inne pytanie, co mnie urzekło w Kamili i tak dalej. No to tego typu pytanie. No ja, mi się jakby tak główną rzeczą, która... Muszę do łazienki. A, okej. Okay. Sam? Ale wrócę tu. I co, jak już odpowiem na to pytanie, to co mam dalej robić? Czytaj następne, ja zaraz wrócę. No to mnie zrobiło, nie wiem, czy to było zaplanowane. Nie, mnie w Kamili urzekło i właśnie czego bym nie zmienił, to taka wrażliwość na świat, bo ona jest bardzo wrażliwa i często przeżywa różne rzeczy, które dzieją się wokół niej i bardzo tak głęboko widzi różne sprawy, bardzo jest też właśnie empatyczna w stosunku do innych ludzi, bardzo dobrze jakby rozumie ich i myślę, że to jest wielki talent i to w niej podziwiam. Także myślę, że to tego bym na pewno nie zmieniał, jak i wielu innych rzeczy, no ale skupmy się na jednej. Jakie ja mam talenty, to może nie będę odpowiadał, to poczekamy na Kamili. W czym jesteśmy bardzo podobni? O, to jest dobre pytanie. Wartości mamy bardzo podobne. Lubimy podobnie spędzać wakacje, zwłaszcza wtedy, kiedy jedziemy na nie we dwoje. Wtedy jest totalna sielanka. Oboje uwielbiamy chodzić do kina. Czasami się, że tak powiem, nakarmić sztuką.
taki jakby pewien styl życia nam odpowiada podobny taki. Tak, w tym jesteśmy podobni i też wydaje mi się, że podobnie jesteśmy w dawaniu sobie przestrzeni na pewne rzeczy. Ja wtedy, kiedy potrzebuję przestrzeni od Rafała, to on mi ją naturalnie daje. I ja też daję Rafałowi przestrzeń na jego pasje, bziki albo rzeczy, na których mu zależy. Więc no myślę, że to jest taka podobna rzecz. Podobnie też podchodzimy, bo było też takie pytanie w sesji Q&A odnośnie strefy duchowej naszej. To tak, to też jesteśmy w tym podobni. Podobni jesteśmy też, jeżeli chodzi o kwestie podchodzenia do kryzysu w związku, czyli że należy je rozwiązywać. Jeżeli jest taka konieczność albo nie potrafimy tego rozwiązać przez dłuższy czas sami, to żeby wtedy skorzystać ze wsparcia, pójść na konsultację do kogoś, kto się w takiej komunikacji małżeńskiej specjalizuje. To może być psycholog, albo to może być jakiś coach. I co do tego jesteśmy podobni. Natomiast jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, uwaga, to jesteśmy bardzo różni. Bardzo. Tu było ciekawe pytanie, kto zmywa, kto bierze. Tak, coś tu widziałem. Gdzie to było? No to już jak kto zmywa, to kto pierze, no to już tu sobie znajdziemy. Jaki procent obowiązków domowych, w tym planowania zakupów spożywczych, przyrządzania posiłków, robienia porządków, kupowania prezentów imieniowych dla znajomych, robi mąż i dwóch synów, a ile Kamila i pomoc domowa? Aktualnie nie mamy pomocy domowej. Mieliśmy, kiedy mieszkaliśmy wcześniej, to mieliśmy, ale tutaj... Mieliśmy mieć, ale ostatecznie nie wyszło nic z tej współpracy, a później stwierdziliśmy, że właściwie to chyba nie potrzebujemy. Tak jakoś naturalnie się podzieliliśmy zadaniami. Więc tak, zakupy spożywcze robi głównie Rafał, ponieważ robi je online i nad tym planuje. Ja czasami jak wpadnę do jakiegoś sklepu, to nakupuję jakieś rzeczy, które mi się podobają, a Rafał ich nie kupuje zwykle. Przyrządza posiłki z reguły Rafał albo Olaf, czyli starszy syn. Już dalej nie brni, bo się zaraz okaże, że wszystko my robimy. Że wy? Tak. Boże, no takie życie. Robienie porządków, to zależy jakich porządków, ale tutaj myślę, że możemy się podzielić po połowie. Znaczy, zwykle jest tak, jeśli chodzi o porządki takie w ciągu tygodnia, że po prostu rozdzielamy sobie tak zadania, każdy dostaje coś i każdy się udziela, także staramy się, żeby to było mniej więcej porówno, żeby każdy się zaangażował. Pranie częściej robi je ja, a jak go dłużej nie robię, to już wtedy Rafał je robi. Kupowanie prezentów imieninowych. Tak, ja wszystkie właśnie sprawy związane z relacjami międzyludzkimi to Kamila. Pamiętanie o urodzinach, jakieś kupowanie prezentów, pisanie kartek, nie wiadomo czego i tak dalej, to ja się zupełnie na tym nie znam. I raz w tygodniu przychodzi ekipa sprzątająca do nas do domu. A w ogóle, ekipa, czyli jedna pani. No. Tak, no czasami dwie. A podział ogrodowy mamy tak, że jak możemy, to wspieramy się tutaj ekipą od Niewińskich, naszych kochanych, którzy mogą pomóc albo przy remontach, albo przy pracy w ogrodzie, albo w czymkolwiek innym. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju kwiatki, tego typu historie, jakieś nasadzanie nie wiadomo czego, to ponieważ ja chcę mieć kwiatki, to sama sobie je nasadzam, chyba że Justy Herman do mnie przyjedzie, albo Justyna Niewińska do mnie przyjedzie, albo Mariusz, albo dzieci od Niewińskich, to wtedy sadzimy razem. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Czekaj, Ania Piaseczna, czy ty sadziłaś ze mną kwiatki? Chyba jeszcze nie. Trawnik to jest Rafała sprawa. Trawnik, auto, garaż, takie sprawy. To jest Rafała sprawa, ja się nie interesuję tym i nawet nie tankuję samochodu, ale za to Rafał nawet świeczki do domu nie kupi, ani żadnych innych rzeczy, bo ja się tym zajmuję i lepiej, żeby nie kupował. Dobra.
Rafał, czy od zawsze widziałeś wartość w związku partnerskim, a nie typowy patriarchat? Czy to Kamila cię naprowadziła na dobrą drogę? Jakby ja nawet nie wiem do końca, co to jest patriarchat. Nie mam takiego modelu w rodzinie, tak, bo w ogóle w mojej rodzinie mój ojciec był mało obecny, więc właściwie matriarchat bym powiedział, że bardziej. Ale nie miałem ani takich po prostu jakichś zapędów machismo, ani jakichś takich patriarchatycznych, halnych. Ani nachalnych. Dla mnie po prostu związek to jest partnerstwo i tak to rozumiem, że po prostu nawzajem się wspieramy. Nawet, nie wiem, w pewnych dziedzinach życia jedna osoba wnosi więcej, może wnieść więcej w danym momencie, czy w ogóle, w innych druga więcej, inna mniej i tak dalej. Jakby nie rozpatruję związku w takim rozumieniu jeden plus jeden, że po prostu tylko na zasadzie jakby no coś podobnego, jak jest wspólnota małżeńska finansowa, to tak właściwie we wszystkim, tak, że po prostu to jest taka unikalna jakość, gdzie dwie osoby czynią coś, co nie jest równoznaczne tym dwóm osobom, tylko jest czymś więcej, tak? I w sensie, że 1 plus 1 może się równać wtedy 3? Tak, no coś w tym sensie, czyli okay. To jakby taka była przenośnia i myślę, że po prostu no, partnerstwo jest tu kluczowe dla mnie. Mm-hmm. Ania się pyta, czy pan Rafał miał coś do powiedzenia w urządzeniu domu, czy się tym nie interesuje? No cóż, mieliśmy różne, zawsze mieliśmy takie jakieś kompromisy, typu na przykład jak kupowaliśmy dom w Gdyni, to każdy miał swój typ i ja byłem bardzo przekonany do swojego i wręcz na tej zasadzie, że no po prostu nie chciałem się przekonać do innych i Kamila się zgodziła, ale powiedziała, no to w zamian ja urządzam mieszkanie, no i ja się zgodziłem. Potem co prawda tam jąkałem i mówiłem, dlaczego to jest tak, a nie inaczej, ja chciałbym to i tamto i Kamila się wtedy straszliwie na mnie wkurzała, ale tak to działa, tak? I tutaj tak samo. Jest z nami Izabela Budzka-Szczepańska, projektantka, z którą za każdym razem robię projekt i jak już ja sobie nie radzę, to wtedy Izę napuszczam na Rafała i ona mu tłumaczy, że to tak musi być. Tak, no i wtedy już najczęściej się poddaje. Nie, a teraz było tak, że pokazałam ci, że, bo powiedziałeś, że chcesz, żeby dom był taki bardziej orzechowy, znaczy w sensie drewniany. Tak, ja ci się zapytałam, czy drewno orzechowe może być, ty powiedziałeś, że może być, no i polecieliśmy w orzech, czyli stół jest drewniany tak jak chciałeś, więc dużo jest kwestii takich, które i ja i Iza bierzemy po prostu pod uwagę, które mówi Rafał, ale ponieważ ja się nie wtrącam w kwestii, która jest bardzo ważna dla Rafała, czyli w kwestii zakupu samochodu, silnika, nie wiem co tam jeszcze w tym samochodzie można wybrać i jestem w stanie machnąć na to naprawdę bardzo, bardzo ręką, to w takim razie oczekuję, że w kwestiach, które są dla mnie ważne, mój mąż machnie ręką wtedy. I to jest takie, że jeżeli on wie, że to jest dla mnie ważne, to po prostu tak robi. Powiedzieliście, że mamy różne podejście do wychowania dzieci. Jak w takim razie to rozwiązaliśmy? Proszę, jeszcze raz. Mamy różne podejście do wychowywania dzieci. Myślę, że wypracowaliśmy jakiś taki kompromis, że wiemy, że pewne, że się różnimy w pewnych kwestiach, ale jakby no, to nie oznacza, że musimy się po prostu jakoś spierać na ten temat, tylko po prostu nie wiem, jak ty jesteś z dziećmi i z nimi spędzasz czas, to jakoś tam według swoich reguł to układasz, a ja po prostu układam według swoich reguł. A jak jesteśmy razem, to mamy wspólne reguły, w których działamy. Ale to też jest tak, że Kamila lepiej sobie radzi w pewnych sytuacjach z dziećmi i ja wtedy wolę, żeby ona, jakby zostawiam jej pole do działania, a Kamila wie, że w pewnych rzeczach sobie lepiej radzę i też mi to zostawia po prostu, żebym ja był za to odpowiedzialny.
A jak się nie mogliśmy tak totalnie dogadać, co jest dobre, a co jest złe, to wtedy dzwoniliśmy do dziewczyn z Free Mind of Child, czyli Ania Pioseczna i Justy Herman, i się pytaliśmy Anię albo Justy, jak powinno być. Na zasadzie takiej, żeby zewnętrzny tutaj sędzia zdecydował, jak to jest, jak to wpływa na dziecko i czy tak powinno być, czy tak nie powinno być, ponieważ oboje byliśmy wychowywani inaczej. Ale trzeba przyznać, że ty mówisz mi, że ja rozpieszczam Olafa i że jestem dla niego pobłażliwa, a ja ci mówię, że jesteś pobłażliwy dla Bruna i że go rozpieszczasz. No i tak po prostu funkcjonujemy, mając tą wiedzę, informując się i tyle o tym. Jak pasuje ci bycie z taką silną kobietą, którą jest Kamila? Czy kiedykolwiek miałeś z tym problem? I jeżeli tak, to jak sobie poradziłeś? No, to Kamil, to jest trochę pozory są, że Kamila jest taka silna, tak? No, to znaczy w pewnych dziedzinach jest silna, w pewnych rolach jest silna, w innych wcale nie musi być taka silna, więc no, to tak jakby można powiedzieć, widząc tylko jakiś ułamek jakiejś osoby, że jest jakiś konkretny, a wydaje mi się, że tak na co dzień wiele różnych wymiarów można tej osoby zobaczyć, więc jakby no mi, tak jak powiedziałem, nie zagraża to, że jest silna zawodowo i w życiu zawodowym odnosi sukcesy. Nie widzę powodu, żeby to jakoś mi przeszkadzało, ani bo po prostu jakby ja to rozumiem jako coś, że po prostu rozwija się, tak, jako człowiek, ma swoją pasję, ma swoje zainteresowania i po prostu to jest to, czego ja też oczekuję, że chciałbym móc robić i pozwalam jej na to. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, no, są różne momenty, kiedy potrzebuję mojego wsparcia i wtedy mogę go dać, bo też mam pewne mocne strony i siły, którymi mogę się podzielić. Także. Maja mówi, że jest Kamila na pokaz i Kamila w domu. Nie wiem, co to znaczy na pokaz. No po prostu w domu są inne role, a w pracy zawodowej są inne role, inne wymagania. Nikt nie jest w 100% po prostu, nie wiem, albo słabe uszem, ani albo jakimś robokopem. No każdy ma różne oblicza, tak? Wydaje mi się, że znaczy ja moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak Kamila na pokaz i Kamila w domu. Natomiast w domu no, nie prowadzę szkolenia dla swojej rodziny albo dla swoich przyjaciół. Nie prowadzę szkoleń w domu, kiedy tutaj jestem. W związku z czym wiadomo, że spędzamy czas na spacerach, na zabawie, na zakupach, oglądaniu filmu albo, nie wiem, czesaniu kotów po prostu, albo na żartowaniu. Więc jeżeli jestem z przyjaciółmi albo z bliskimi, wiem, że na więcej mogę sobie pozwolić i wtedy zdecydowanie więcej żartuję. Jestem sarkastyczna wtedy też, nie w stosunku do męża, ale na pewno z koleżankami sobie tak lubię pożartować, bo wiem, że to przyjmą. A na Instagramie, czy na Facebooku, czy na YouTubie wiem, że to zostanie rozpatrzone na różne sposoby i jakby intencja może nie być zrozumiana, w związku z czym nie zawsze sobie pozwalam na wszystkie żarty. Justyna, która w Belgii chyba spędza ze mną teraz najwięcej czasu, to powiedziała, że jestem jedna, natomiast jestem po prostu w kilku wydaniach, więc jak pójdziecie ze mną do Tesco, to będę inna, jak pójdziecie ze mną na szkolenie, to też będę inna. Także w różnych rolach. Czy my chodzimy na randki w naszym tempie życia? Staramy się, jak możemy. No, ale przyznam szczerze, że tempo życia jest takie, no, że różnie to bywa, tak? No, jest to coś, nad czym pracujemy i staramy się jak najczęściej, natomiast no, wolelibyśmy mieć więcej tego czasu, tak? A nie ma go tyle, jakbyśmy chcieli. No. O, tu ciekawa treść była o naszym audiobooku. Na zasadzie nie wyszło nam i jak się podzielimy tym ze wszystkimi, to jakoś nam będzie lepiej się z tym pogodzić. Tak odbieram to nagranie. Ciekawa teoria. Wiesz, o co chodzi? Ja mam coś powiedzieć? No jak masz jakieś przemyślenia? No, nie wiem, jakby co to znaczy nie wyszło nam, tak? No, jakby no, nie mogę za bardzo skomentować tego. No ja...
ja mogę powiedzieć, że tak, Rafał nie pracuje w charakterze pilota, natomiast czy nagraliśmy audiobooka po to, żeby się z tym pogodzić? Nie, o to, to o to chodzi, że nagraliśmy audiobooka, żeby się z tym pogodzić. Zdecydowanie jakby wcześniej nastąpiło pogodzenie, bo w takim stanie emocjonalnym to my byśmy chyba nie podejmowali takiej decyzji. A audiobook był nagrywany w maju, w czerwcu, a my podjęliśmy w grudniu albo styczniu decyzję o tym, że w takim razie tamten plan zamykamy i przenosimy się do Belgii. Zarówno jeden, jak i drugi pomysł, to trzeba to powiedzieć, że ja nie byłam największą fanką pomysłu, aby Rafał został pilotem. I pomimo tego, że nie stałam na drodze do tego pomysłu i nie mówiłam, nie, nie chcę, żebyś został pilotem, nie, nie chcę, żebyś został pilotem, nie zostawaj nim, no to ponieważ mamy wspólną misję, jaką jest wspieranie drugiej osoby w realizacji jej marzeń, więc mówiłam, no okej, no zostanie pilotem, życie, no wolałam, jak miał poprzedniejszą pracę, no ale jeżeli to ma sprawić, że będzie się rozwijał, jeżeli to jest jego marzenie, to niech po prostu to zrobi, niech zostanie tym pilotem, trudno. Poszukamy jakichś plusów w pracy pilota. No i dla mnie tym plusem było wtedy to, że mieszkaliśmy w Polsce. I mówię, okej, no dobra, jak będzie pilotem, to będziemy mieszkali chociaż w Polsce, więc to też jest miłe. Natomiast jakby mi w życiu wiele rzeczy nie wyszło albo nie poszło po mojej myśli, więc jakoś jestem nauczona już godzić się z tym, że coś nie jest tak, jak chciałam. Więc nie. Ja myślę, że to nie chodzi, czy wyszło, czy nie wyszło, bo jakby można powiedzieć wtedy, że nie wyszło, jak nie wiem, nie wyciągniemy z tego jakiejś lekcji albo nie staniemy się mądrzejsi, lepsi w związku z jakąś sytuacją. Ja chciałem zrealizować ten cel i zrealizowałem, no może jakby nie, jakby ta praca nie, jakby ten cel nie był tak długotrwały, jak początkowo zaplanowałem, natomiast też wiele się nauczyłem podczas tego procesu, jak działa w ogóle, jak działa środowisko lotnicze, jak wygląda praca w linii lotniczej, co wcale nie okazało się takie różowe, jak poprzednio, jak mi się wydawało, tak? Natomiast czuję spełnienie, że osiągnąłem to, nauczyłem się wiele. Dzięki temu też mogłem jakby uzyskać to stanowisko, na którym teraz jestem i czuję się w pełni spełniony, a jednocześnie zadowolony, że przeszedłem tą drogę, więc tutaj trudno powiedzieć o czymś, że mi nie wyszło. Natomiast właśnie chcieliśmy się podzielić. To jest jedna z rzeczy, z którą chcieliśmy się podzielić, ale pokrótce też chcieliśmy się, jakby po części chcieliśmy się też podzielić czym, taką myślą, że wydaje nam się, że chcemy jakiś osiągnąć cel i wydaje nam się, że to jest najważniejszy cel i dzięki temu będziemy szczęśliwi, ale ta droga jest różna i może się okazać w trakcie tej drogi, że ten cel się zmienia i to nie oznacza, że to jest porażka, tylko to oznacza, że po prostu no, życie nie do końca jest przewidywalne, tak? I możemy być szczęśliwi, jakby adaptując się do różnych okoliczności i jakby kreując swoją drogę jakby w życiu na bieżąco. I to nam jak najbardziej wyszło. Jestem zadowolony. Myślę, że Kamila też jest zadowolona. Tak. Więc no, może się okazać, że za kilka lat, nie wiem, uznam, że nie wiem, chcę zrealizować jakiś inny cel i też albo go zrealizuję, albo go nie zrealizuję, ale jak jestem najdalszy od czegoś takiego, że po prostu widzę niektórych ludzi, że mówią, a chciałbym zrobić to, czy zrobić tamto, ale nie zrobię tego, bo to, bo siam to, a to jest, nie wiem, za drogie, albo za niebezpieczne, albo nie, bo ten mi powiedział tamto i siam to i tylko mają jakieś cele, ale tylko najłatwiej jakby samym siebie torpedować i mówić, że to i tamto. A ja zrealizowałem ten cel i jestem, mimo tego, że jakby nie zostałem zawodowym pilotem, to jestem zadowolony. Też zrozumiałem bardzo ważną rzecz, której nie widziałem wcześniej, chcąc zrealizować ten cel, tak? Bo byłem przekonany, że po prostu latanie będzie dla mnie najważniejsze i tyle, tak? I to, że tam żona Kamila mi mówiła, że no tak, ale nie będziemy się widzieć, rodzina i tak dalej, to byłem przekonany, że jakoś w ogóle jakby
Nie przeżyłem. Wyjdziesz o 6, wrócisz o 17. Nie przeżywałem tego na poziomie takiego głębokiego przeżywania. Jak się okazało, że dostałem grafik, w którym miałem nie być mnie 20 dni w domu w ciągu miesiąca, i jak sobie pomyślałem, że będę siedział jak w Warszawie, nie wiem, na jakichś dyżurach, gdzie nawet nie wiem, czy będę latał, wiedząc o tym, że nie wiem, mój syn jest sam w domu i nie mogę się z nim zobaczyć, to dopiero... Z matką jest. No sam, no tak, z matką. Bez ciebie. To wtedy dopiero to poczułem tak naprawdę, tak? No tego nie można było poczuć po prostu zastanawiając się nad tym. No, także no to są różne elementy. Ale wszyscy mówiliśmy mu o tym. Tak, wszyscy mi mówili, a ja mówiłem, że nie, no w ogóle. Nie, musiał to poczuć. Justy Herman podbija pytanie, bo to jest, wiesz, pani od koncentracji. Jaki masz sposób na zapamiętywanie tak dużej ilości materiałów? Nie wiem, ja po prostu lubię się uczyć i jak coś mnie interesuje, to po prostu... Nie wiem, robię notatki, podkreślam... Powtarzam i zapamiętuję. No jakby to jest, jakby tak pani Kamila powiedziała. Jest taki talent, który po prostu, no jak ktoś ma jakiś talent, to łatwiej mu to przychodzi. Jest on dla niego oczywisty. To prawda, Rafał bardzo lubi się uczyć, skończył wiele kierunków studiów. Zawód, który wykonujesz, też polega na czytaniu jakichś raportów nieustannie i poszerzaniu wiedzy. I z dużą łatwością przychodzi mu zdawanie wszystkich egzaminów, co ja niezwykle podziwiam, bo... Ja bym się naprawdę szybko zmęczyła w czymś takim. I ja bardziej lubię iść na żywioł albo po prostu coś robić, a potem sprawdzić, czy to będzie działało. A Rafał uwielbia dziobać, tak po prostu dziobać. Więc zdawał wszystkie egzaminy, nawet jak mówił, że ojeju, na pewno nie zda. Ale wtedy też nic innego nie robił. Nawet pamiętasz, jak Autoświat nawet sobie nie kupowałeś, żeby się nie rozpraszać, bo nie miałeś czasu. No tak, no był taki okres, że po prostu uczyłem się w dzień, w nocy, podczas posiłku. No, trzeba mieć trochę obsesję, tak, żeby też odnieść taki sukces, to trzeba trochę mieć obsesję na danym punkcie. Kacper, Agnieszka, Bieńkowcy pytają, jakim jesteś ojcem dla syna z mojego pierwszego małżeństwa. Ja mam powiedzieć, czy ty powiesz? No cóż, no, jakby to jest dosyć specyficzne, tak? I tutaj nie trzeba ukrywać, że jakby ta relacja nigdy nie jest taka sama jak pomiędzy prawdziwym ojcem i synem. I jeszcze szczególnie, kiedy dochodzi własne dziecko do tego zespołu, do tej mieszanki. Także ja mam takie trochę wewnętrzne poczucie, że no, staram się robić jak najwięcej i być jak najlepszy, i też rozmawiam z różnymi osobami na ten temat. Natomiast jakby też nie pretenduję, tak, żeby być ojcem, bo Olaf jest bardzo związany ze swoją tatą i no, staram się na tyle, ile mogę wychowywać go, też przedstawiać mu jakieś wartości, które są dla mnie ważne, przedstawiać mu jakiś model, tak, mężczyzny, tak, żeby mógł mieć też jakieś wzory, na którym, jeśli kiedyś będzie, to będzie mógł się wzorować. A ja powiem tylko, że jest bardziej surowy ode mnie, ponieważ widzi go przez mniej różowe okulary niż mamunia. Więc ja jestem bardziej taka, że się dogaduję i wiem, że się dogadam, ale to też dlatego, że Olaf bardzo mnie przypomina w zachowaniu, w komunikacji i tak dalej. Więc to, co Rafał jest w stanie mi wybaczyć, kiedy mówi do mnie, że jestem niefrasobliwa, czy co tam jeszcze mówisz, a no młodemu to rzadziej. Czy jakby za rok lub dwa ktoś zaproponował ci, żebyś był pilotem, to czy byś się zgodził? Nie wiem tego. Znaczy, nie wiem, to jakby to bardzo teoretyczne pytanie, tak? Na razie w tym momencie nie mam żadnej potrzeby, żeby latać, bo włożyłem w to dużo pracy i jakby, no powiedzmy sobie, wypaliłem się, jestem teraz na innym etapie bycia wciągniętym w to, co robię w Komisji Europejskiej, i też zajmuję się lotnictwem, ale bardziej kształtowaniem
rynku lotniczego i wymagań związanych z ekologią dla lotnictwa. Jest to bardzo interesująca praca. Spotykam się właściwie na co dzień z przedstawicielami różnych linii lotniczych, lotnisk, rządów państw członkowskich i tak dalej. Jest to coś, co mam też wrażenie, że ma taki większy wpływ na to, co dzieje się na świecie, na to, żeby właśnie lotnictwo przyczyniło się też do tego, aby transport był bardziej czysty, przyjazny środowisku, i to daje mi satysfakcję. A co będzie za 2-3 lata? Może zatęsknię rzeczywiście, że chciałbym znowu latać. No myślę, że już nie będę rzucał pracy, ale jakby no cały czas posiadam licencję pilota, więc bardzo możliwe, że wrócę do tego. Na tym etapie teraz bezpośrednio po przeprowadzce nie mam takiej potrzeby. Takich pomysłów. Wow, jakie pytanie. Agnieszka Kucharska się pyta, czy dla obojga z nas było ważne, aby wziąć ślub, czy jedno musiało przekonywać drugie? No to była dosyć specyficzna sytuacja, tak? Tak, właśnie. Znaczy ja jakby... Ja też dzięki Kamili nauczyłem się trochę takiej większej poszanowania takich pryncypiów, nie wiem jak to powiedzieć, bo dla mnie na początku jakby jak wchodziłem w ten związek, to wydawało mi się, że ślub jest jakąś taką formalnością i właściwie niepotrzebną, można żyć bez ślubu. I natomiast dla Kamili było to ważne i jakby to nie wymagało jakiegoś wielkiego przekonywania, tylko bardziej trochę takich żartów na początku z mojej strony i jakby przekomarzania się, że po co to nam, ale jakby już w momencie ślubu jakby też dało mi to inną perspektywę, tak, na związek i poczucie, że jest to coś szczególnego, także nie żałuję i jakbym miał radzić swojemu synowi, to bym też radził, jakby przedstawił mu zalety tego. A ja to pamiętam tak, że jak jechaliśmy do Paryża na moje 30. urodziny, to już się mnie pytałeś, czy będę zmieniać nazwisko, jak będę wychodzić za mąż. I ja ci wtedy powiedziałam, czy to zależy, jak co na ten temat powie mój przyszły mąż, a ty powiedziałeś, że wiadomo, że będzie chciał, żebyś zmieniła. Mhm. A potem się zapytałeś, skąd mam wszystkie złote pierścionki i jak powiedziałam, że dostałam je od mojego byłego męża, to powiedziałeś, że nie chcesz, żebym nosiła te pierścionki i że ty mi nowe pierścionki kupisz. Ale co to ma związek z ślubem? To, niewiele. Jak to co, że to było dla ciebie ważne, bo już samo przez się powiedziałeś, że to nazwisko będzie inne. Natomiast był taki jeden moment, w którym Rafał zaproponował mi wspólne mieszkanie, czyli z Belgii się przeprowadził do Warszawy. Ja mieszkałam wtedy w Gliwicach i powiedziałeś do mnie, że może byśmy zamieszkali razem. Mhm. A ja powiedziałam ci, że mam z kim mieszkać i że w ogóle nie ma takiej opcji i że jak będziesz chciał ze mną założyć rodzinę, to wtedy masz przyjść. Okay. A ja mam swój powód, dla którego tak powiedziałam, a mianowicie ja stwierdziłam, że nie powiem mojemu 5-letniemu synowi, że będziemy mieszkać z jakimś teraz panem po prostu gdzieś w Warszawie. Bo po prostu jak będzie chciał ze mną tworzyć rodzinę, to ja jestem bardzo staroświecka w tej kwestii. No po prostu przyjdzie, oświadczy się normalnie i tak dalej, a nie tutaj nie będzie... Ale po prostu... nie oświadczyłem się normalnie. Nie, oświadczył się nienormalnie, po prostu obudził mnie rano, żeby się oświadczyć. Ale w sensie takim, że tu wiesz, jakaś jest przemyślana decyzja, tak sobie mieszkać to sobie można po prostu z kimkolwiek. Więc nie. Gdzie z góry czytamy, czy z dołu? Ja już teraz czytam tu. Czy dzieci bez problemu zareagowały na ponowną przeprowadzkę do Belgii? No, Olaf bardzo się ucieszył, a Bruno trochę tak pośrednio, bo jak się przeprowadziliśmy do Polski, to przez pierwszy rok pytał się, dlaczego się przeprowadziliśmy, chciał wracać, ale już po 2 latach, jak miał trochę kolegów, to z kolei się pytał, dlaczego się przeprowadzamy do Belgii, ale szybko się zaadoptował i ma już kolegów, jest zadowolony. Agnieszka pyta, Krupińska, czy wyobrażamy sobie, że prowadzimy wspólnie jedną firmę i pracujemy razem? No, to już przetestowaliśmy, to nie da rady. Nie, ja sobie nie wyobrażam, ja bym się wykończyła. Rafał też by się wykończył. Tak mamy różne typy działania, że mnie frustruje Rafała
Ja to nazywam upierdliwością, a to jest po prostu jego dokładność. I ja jestem typowym przedsiębiorcą, a Rafał jest typowym po prostu człowiekiem, który analizuje i pracuje w określonych godzinach, a potem już nie pracuje, więc nie ma takiej możliwości. Chociaż no nigdy nie mów nigdy, ale na chwilę obecną znaczy, nie... Nie tyle, że potem nie pracuję, tylko że potrzebuję też odpoczynku po pracy. Ja też. Znaczy, no, po prostu się pod tym względem różnimy, inaczej pracujemy, inaczej do tego podchodzimy. Oboje jesteśmy zaangażowani, ale na dwa różne sposoby. Czy masz jakieś trzy rzeczy, które są ważne, żeby utrzymać szczęśliwy związek przez długie, długie lata? Pierwsza rzecz to jest coś takiego, takie poczucie, że jak się decyduje na związek, to oznacza, że jakby podpisuje się pod takim jakby taką ideą, że gramy w jednej drużynie. To oznacza, że nawet jak się kłócimy, to nie jesteśmy swoimi wrogami, tylko jest to problem jakiś nasz wspólny, który musimy przegadać, rozwiązać. Więc na przykład nie obrażam się na Kamilę i uważam, że jakby to jej tylko wina, albo że coś źle zrobiła i tak dalej, tylko staram się jak najkrócej, jak najszybciej zacząć rozmawiać i starać wyjaśnić ten problem, a jednocześnie jak, nie wiem, Kamila, uważam, że jak ta druga osoba ma jakiś problem, to też powinna mi mówić, bo ja jestem po to, żeby pomóc jej jakby rozwiązać ten problem. Jeżeli jej coś nie odpowiada w związku czy w pewnej sytuacji, to też chciałbym o tym wiedzieć, a nie żeby ukrywała i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to trzeba rozmawiać, tak? No, nie warto zamiatać pod dywan różnych rzeczy na dłuższy czas, bo one się tylko spiętrzają, więc myślę, że warto rozmawiać. I to chyba dwie, a trzy, no musiałbym się chwilę zastanowić. W takim najprostszym wydaniu ja bym powiedziała, że warto jest znaleźć coś, co można robić razem, we dwoje, coś, co lubimy, jakąś wspólną rzecz. Ja nie uważam, że musimy lubić totalnie te same rzeczy. Pozwolić sobie też być innym, tak? Tak, pozwolić sobie być innym i szanować tą odmienność, chociaż oczywiście, że to jest trudne, bo czasami nas to irytuje, bo ja inaczej, nie wiem, Rafał będzie inaczej składał pranie i wyciągał je z suszarki, a ja bym to zrobiła zdecydowanie inaczej, a nie wiem, ja będę inaczej pakowała zmywarkę, a on będzie to robił inaczej, w związku z czym jedno drugie będzie przekonywać do tego, żeby to robić lepiej. Nawet jak jedziemy samochodem, to ja proszę Rafała, żeby jechał wolniej, a on mnie prosi, żebym w ogóle po prostu jakoś jechała, bo uważa, że lepiej prowadzi. A więc... Nie uważam, że lepiej, tylko po prostu ja nie widzę żadnej racjonalności w tym, jak jedziesz, nie wiem, najwolniej lewą stroną, albo raz szybciej, raz wolniej. Ja jak jadę autostradą, to jadę cały czas tą samą prędkością, a Kamila w zależności od tego, co myśli, to raz szybciej, raz wolniej, raz na lewym, raz na prawym pasie. Ja nie mogę tego zrozumieć. Tak. Justynka zadaje pytanie. Justyna się pyta, czy czujemy się dobrze w Belgii? Ja się dobrze czuję, no bo jakby dla mnie też ten przeprowadzka do Polski była związana głównie z realizacją mojej jakiejś tam misji, marzenia. Nie była to przeprowadzka, ponieważ chciałem wrócić do Polski, bo ja już jakby mieszkam w Belgii od najpierw studia przez 2 lata, potem przerwa i znowu, więc w sumie to tak chyba z 15 lat albo i więcej mieszkam w Belgii i Brukseli, no i tu bardzo dobrze się czuję w Brukseli, jest to właściwie dla mnie mój dom już, więc dla mnie to był w jakimś sensie powrót do domu, podoba mi się tu wiele rzeczy, wielokulturowość, jakby przyroda i tak dalej, więc dla mnie tu nie ma kwestii żadnej. Ja się dobrze czuję w Belgii, Justyna, teraz coraz lepiej, na pewno lepiej niż ostatnio. Ponieważ za ostatnim razem, kiedy mieszkaliśmy w Belgii, brakowało mi ludzi z
wśród znajomych z moją mentalnością, w sensie takich, no takich chociażby jak wy, ty i Mariusz, czyli ludzi, którzy są pracowici, otwarci, proaktywni, wszystko wiedzący, po prostu załatwiający, do przodu idący, tacy, no, tacy takie po prostu harpagany i czołgi. A się opieraliśmy w takim głównie o znajomych Rafała, którzy nie są przedsiębiorcami, pracują i oni pracują według tam swoich zasad, mają swój świat w parlamencie i w komisji i to nie był mój świat, w związku z czym teraz jest mi o wiele, wiele lepiej. A będzie jeszcze lepiej. Tu jest ciekawe pytanie, kto pierwszy mówi przepraszam, miałeś rację. To się trochę odnosi do tego, co powiedziałem, bo ja jakby nawet uważam, że niekoniecznie jest, żeby jakby było dobre porozumienie, nie trzeba na przykład, jak jest jakiś konflikt, mówić, że ktoś ma rację i że przepraszam, to można powiedzieć przepraszam, przykro mi, że się różnimy, ja rozumiem to tak, rozumiem, że ty to rozumiesz tak, porozmawiamy na ten temat, tak? Najgorsze jest po prostu, nie wiem, pokłócić się, powiedzieć, gadać bzdury, ja mam rację, tym każdy tak powie, odwróci się i po prostu będą chodzić na poruszenie, tak? O to chodzi. Więc, ale kto pierwszy? Ty jesteś bardziej zawzięta, ja zawsze wyciągam rękę pierwszy. Nawet czasem myślę, dobra, nie powiem, że ma rację, już. Tararara, ty przeprosisz, nie powiesz, że mam rację. Tak, faktycznie, u nas nie chodzi tak bardzo o rację, tylko chodzi o to, żeby rozpocząć rozmowę, wyjaśnić to. Ja bardzo nie lubię mieć z takich w ogóle zgrzytów i niewyjaśnionych sytuacji ani z Rafałem, ani z nikim innym i lubię szybko je rozwiązywać i iść dalej. Ale dłużej się obrażasz. Na ciebie tak. Tak ogólnie w życiu to mało, a na Rafała tak, bo jak już coś tak powie, to się zawezmę. I szybciej się zapalam i też dłużej stygnę, ale kiedyś to przedyskutowaliśmy, że po prostu wtedy Rafał ma mi dać czas na to, żebym ochłonęła. Ty jakoś tak szybko po tobie to wszystko schodzi, po mnie nie. Bo widzę bezsens. Tak, masz okulary, to widzisz. Ja widzę bezsens, ale emocje mnie dłużej trzymają. Pytanie, Rafciu, do ciebie. Jakie ma pan podejście do takiego rozpoznawalnego życia w internecie? Co pan czuje, kiedy obcy ludzie do nas, do państwa podchodzą i się witają jak ze starymi przyjaciółmi? W sensie tak, jak na plaży się pani z tobą witała albo coś. Nie, no to się naprawdę, no szczególnie w Belgii, to już w ogóle, no w Polsce się trochę zdarzało, tak, no typu takie sytuacje, że widać, że ktoś się nam przygląda albo ktoś podchodzi i nie wiem, mówi, że zna albo że czytał książkę. Ciebie pyta, czy może sobie zrobić ze mną zdjęcie, jak poszłam do toalety. Może, no mi to nie przeszkadza, no wiadomo, że czasem muszę trochę dłużej poczekać, no czasem, no jak już się za długo Kamila zagadywała, no to może się irytowałem. Raz tylko mi się zdarzyła taka sytuacja, że na plaży mnie jakaś pani dopadła i w ogóle nigdy jej w życiu nie widziałem. Ona, cześć Rafał, i w ogóle po prostu nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo myślałem, że może ją znam po prostu i nie pamiętam. No ale okazało się, że tam, a gdzie jest Kamila? No, nie było Kamili ze mną, więc sprawa się zakończyła. To się już nie chciała. Nie, potem się trochę chyba zorientowała, że to zbyt wylewna była. Czy jesteśmy dumni z siebie nawzajem? I oczywiście, że jestem dumna z mojego męża. No, myślę, że o tym wiesz. Tak. Nie czytałem wszystkich książek Kamili, bo tam też jakieś tam pytanie było. Chyba tak do połowy dotarłem, a potem już nie dałem rady. Tak. Rafał czytał całą przeczytałeś Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale, to przeczytałeś całą. Kobietę niezależną pisałam przy tobie na wakacjach, to ja mu opowiadam, co ja piszę. Zasługujesz na sukces, nie przeczytałeś ani jednej strony. Serio? No. Nie. Nie, myślę, że jakoś mi się, to znaczy ze 2-3 przeczytałem całe, bo uważałem, że są bardzo dobre. Dzięki. A reszta, no to już byliśmy długo ze sobą, no ja też często uczestniczyłem w jakichś szkoleniach czy konferencjach, jakby ten przekaz bardzo dobrze znam i no po prostu nie czułem takiej potrzeby, żeby o tym czytać. O tym czytać jeszcze raz, tak. Zwłaszcza, że to był
wtedy też taki czas, kiedy on tylko czytał o lataniu. A by, tak, to był też ten czas, a i też był ten czas, gdzie Kamila nagle po prostu bardzo dużo książek napisała. Więc jakoś się zgubiłem już w tych liczbach. Z jakich znaków zodiaków jesteście? Ja jestem koziorożcem. A ja? Panno? Nie, ja jestem waga. Ja się nie znam zupełnie, jedynie wiem, że jestem sam koziorożcem i tyle, ale nie zwracam uwagi zupełnie na znaki i nigdy się nie pytam nikogo. Co ona pisze? Wzrusz, you guys? Wzrusz, że kocha nas, jeju. No, okay. No i właśnie to jest właśnie to emocjonalne po prostu. Czekaj. Pani nasza stomatolog się pyta, kto dłużej myje zęby. Na pewno ty. Łamał mi się właśnie ząb, kurczę, Felek, no. Pani Joanno. Na pewno Rafał, ponieważ Rafał robi rzecz, która mnie bardzo irytuje, a mianowicie zaczyna myć zęby w łazience, a potem chodzi z tą szczoteczką po prostu po całym domu i w ogóle jest nie w stanie... Nie po całym. Tak. Ale ty chyba nie ten, nie nitkujesz. Nie zauważyłem, żebyś nitkowała. No, bo ja jestem z takich, co nie nitkują. Ale przy kimś, a ty tak. A, okej. Okay. Bo ja uważam, że się nie nitkuje. Się chowasz gdzieś tam. Tą nie nitką, nitkuje tak? Się przy kimś po prostu zębów, a Rafał uważa, że... Nie no, ja po prostu, wiesz, no. Wszystko robisz. Klaudia się pyta o to, że wcześniej nie ujawniałam wizerunku synów, a teraz tak. Tak, faktycznie teraz nasze dzieci już są na tyle duże, że po pierwsze starszego syna mogłam zapytać, iż są na tyle dorosły, że wyraził zgodę i zawsze cenzuruje oczywiście to jakieś zdjęcie czy cokolwiek takiego. Natomiast robiliśmy to też ze względu bezpieczeństwa i z tego, że chodzili w Polsce do szkoły, jednak w Belgii nikt, znaczy mało kto kojarzy, kim jestem, więc to nie ma takiego znaczenia, a w Polsce unikałam nawet mówienia, do której szkoły chodzą nasze dzieci publicznie, żeby nie robić im po prostu większego problemu. Jest jakaś różnica wieku pomiędzy nami jest rok. Prawie dwa lata, bo to tak wyszło, że ja ze stycznia, Kamila ze września, więc... Jest taki moment, że jestem starszy o dwa lata, a potem się wyrównuję o rok. To pytanie. Pytanie z Instagrama. Jak pracujemy nad tym, żeby odmienność charakterów nie niszczyła naszej relacji? No to już myślę, że dużo powiedzieliśmy na ten temat. Okej. No to ja bym tylko w skrócie podsumowała, że uczymy się tego, aby akceptować, rozumieć to, że jesteśmy inni i im dłużej jesteśmy razem, tym bardziej przestajemy się namawiać do tego, żeby drugie się zmieniło. Oczywiście nadal czynimy jakieś próby, ale też nie robimy sobie wyrzutów, że jedno jest takie, a drugie jest takie. Mamy swoje czerwone linie. Tak, mamy swoje czerwone linie. Ja mam czerwoną linię i Kamila ma chodzić ze mną na spacery. Tak. Ja od czasu do czasu zcinam grzywkę taką jak teraz, bo to jest ulubiona grzywka mojego męża. Czekaj, czytam się na następne pytanie. Czy mieliśmy poważne kryzysy, jakie pokonaliśmy? No to samo właściwie. To są takie normalne kryzysy, ja nie wiem, czy one są poważne. Najpoważniejszy kryzys to było, że Kamila poszła spać do innego pokoju i dla mnie to było nie do po prostu ogarnięcia, bo ja nawet jak się pokłócę strasznie, to nie wyobrażam sobie, żeby pójść do innego pokoju spać. A ja sobie wyobrażam oczywiście, że pójdę wtedy do innego pokoju spać. A natomiast jeżeli chodzi o takie kryzysy albo trudniejsze momenty, kiedy nie potrafimy się dogadać albo coś takiego, znaczy nie mieliśmy, nie wiem, w planach rozwodów ani takich jakichś różnych historii, to po prostu wtedy rozmawiamy o tym, kłócimy się. A na przykład, już... teraz mi się przypomniało. No. Ale to jest właśnie... No... Pamiętasz tam, jak pojechaliśmy do Stanów? Na Stanów? No jak pojechaliśmy na tego, Tony Robbinsa i po prostu ja już byłem zmęczony, byliśmy z grupą przyjaciół i ja już byłem zmęczony. I chciałeś iść spać. Chciałem iść spać i Kamila powiedziała, to idź.
I ja pojechałem po prostu do domu i potem ona się po prostu śmiertelnie na mnie wraziła, że ja pojechałem po prostu i musiała sama wracać Uberem. Nie, nie wracałam sama, wracałam ze znajomymi, ale powiedziałam ci, i po prostu że się żony nie zostawia. No ale sama powiedziała, żebym sobie poszedł. No, no i to był naprawdę, no, to była poważna sprawa. Poważna. Czy pracują państwo z jakimiś książkami o relacjach, na przykład 7 nawyków skutecznej rodziny? Tak, to była pierwsza książka, którą czytaliśmy razem. Mieliśmy 2 egzemplarze. Ja wiem, że ty nie będziesz pamiętał może. Nie, pamiętam. To pamiętasz. Bo bardzo często jest tak, że ja coś mówię i Rafał mówi, że w ogóle nie pamięta tego. I wtedy podkreślaliśmy sobie różne ważne rzeczy i przy okazji naszych weekendowych spotkań ja pytałam zawsze Rafała, jak on sobie to wyobraża, jak on sobie wyobraża budowanie wspólnego życia, jak on sobie wyobraża bycie ojcem, jak on sobie wyobraża w ogóle wszystko. Ciągle go po prostu o to pytałam, dlatego właśnie z rana mi się oświadczył, jak byłam nieprzytomna jeszcze. I jest też pytanie, czy przed spotkaniem ze mną byłeś asertywny, czy musiałeś się tego uczyć? Ja myślę, że byłeś. To znaczy, ja przyznam się szczerze, że tak w takim wieku, powiedzmy sobie od 20 lat do 27, coś w tym stylu, byłem bardzo zakręcony na różnego rodzaju wiedzę taką rozwojową, właśnie wszyscy coache, typu tam Tony Robbins, Harv Eker, nie wiadomo co, książki, filozofie wschodu, asertywność, poczucie własnej wartości, przerobiłem tego całą masę i no, na pewno się dużo... Też takie kursy, typu tam kurs, jak to się nazywa, no, byłem teraz też drugi raz na tym. Uważności. Tam jakiś kurs uważności, najróżniej jeszcze tego typu kursy, więc na pewno dużo tego typu wiedzy jakby wchłonąłem. Teraz już nie mam takiej intensywnej potrzeby, żeby tego jakby czytać i chodzić na tego typu szkolenia, bardziej uczę się i rozwijam na podstawie takiego wglądu w siebie i obserwacji, ewentualnie rozmowy z innymi ludźmi, dlatego no, jakby trochę jestem na innym etapie rozwoju, natomiast myślę, że asertywności też się uczyliśmy bardzo wiele we własnym związku, tak, ze sobą i poprzez właśnie uczenie się, jak sobie radzić z tymi różnicami, tak jak wyrazić swoje potrzeby, jednocześnie nie raniąc innych, jak pozwolić, jak podstawić granice, powiedzieć nie i tak dalej. Tutaj duży jest nacisk na to, żebyś napisał książkę, a ja bym, że została wydawcą. Na jaki temat? Nie wiem. To się raczej pomyślimy, nie wydarzy. Pomyślimy, no to znaczy tak... Lubię analityczną pracę, ale nie aż tak na zasadzie, żeby po prostu, nie wiem, siedzieć przez 3 tygodnie i pisać na jeden temat. Rafał, jakby miał napisać książkę, to najpierw musiał przeczytać 100 książek o tym, jak się pisze książki. Albo 100 książek na temat ten, którym chciał napisać. Tak. Pani się pyta, czy ty medytujesz, bo wyczuwa się u ciebie duży spokój, a u mnie żywioł. Nie, już taki jestem. Tak, to prawda. Kiedyś też medytowałem, tak, ale teraz niestety, nawet jakbym chciał, to nie znajduję na to czasu. Dobrze, poczekajcie, szukam tutaj takiego pytania. Nie będzie. Rafciu pisał. Czy Rafał przekonał się do zakupów modowych z Kamilą? Jak nie musi na nie ze mną chodzić, to tak. Tylko takie z internetu, jak mu pokazuje coś. Nie, no ale jak idziemy do sklepu, to też już grzecznie siedzę i czekam. Już grzecznie siedzę i czekam. To ktoś... no, ale nauczyłem się, bo na przykład na początku strasznie sapałem, że czy już możemy skończyć i iść, a teraz grzecznie czekam i tylko mówię, czy mi się coś podoba, czy nie. Więc no, też taki tutaj, właściwie w wielu takich dziedzinach osiągnęliśmy taki kompromis. Wiesz, że jak będziesz tak siedział, to ja potem będę zadowolona, dzień będzie tak, piękny. Dokładnie. A jak jeszcze coś kupisz, to już w ogóle. To już w ogóle. Ewelina się pyta, czy Rafał zauważa zmianę fryzury, nową sukienkę, czy dyplomatycznie zawsze mówi, że pięknie wyglądam? Możesz powiedzieć prawdę przecież. Tak, no ja co tak? Bardzo rzadko, no ostatnio była taka jakaś sytuacja, że co? Że, bo a propos włosów, tak? Tak, ja miałam przedłużane włosy, tak. Takie dotąd.
I wróciłam ostatnio z Polski z takimi krótkimi. I po kilku dniach się zapytałam mojego męża, czy zauważył, że nie mam, że mam krótkie włosy. I powiedział, że nie zauważył. Więc. Nie, ja raczej prawie komplementy, ale na zasadzie nie związane. No, nie wiem, jak nie wiem, rano Kamila pięknie wygląda, czy coś tutaj mówię, że ładnie wygląda, albo coś takiego, ale jakby nie jest to związane z jakąś zmianą, powiedzmy sobie, w wyglądzie. Natomiast dajesz znać o tym, że coś ci się nie podoba. Bardzo jest to jasne. Jeżeli coś się Rafałowi nie podoba, albo jeżeli czegoś nie mówi, to z wiekiem jest coraz bardziej ostrożny w tych komunikatach, bo kiedyś to taki był mniej, ale mówi o tym. Wiem, co mu się podoba, wiem, co mu się nie podoba i czasami noszę rzeczy, które mu się nie podobają, wiem o tym, ale one mi się podobają, więc wtedy mamy taki czas, że są rzeczy, które kupuję na taki moment, kiedy nie jesteśmy razem albo kiedy gdzieś sama wychodzę. Czekaj. Czy oboje kochamy psy i koty, czy jesteśmy podzieleni? A, to była też akcja niezła. Więc tak. Mamy te koty i te psy, dlatego że to była niemalże 10-letnia negocjacja z mojej strony. Nie, nawet 5-letnia. Taka 5-letnia. 10 lat temu powiedziałam, że chcę kota, bo nie miałam wtedy psa. Później jak zarazem zamieszkaliśmy, to chciałam mieć psa. Mówię, że nie będziesz miał psa, bo nie ma z nim kto wychodzić i w ogóle. Tak, wiem, że ty teraz z nim wychodzisz najwięcej. Wiem. I Rafał długo się nie chciał zgodzić, ale jak już został pilotem, to na samo zakończenie, bo to był też bardzo wyczerpujący dla mnie proces, to ja powiedziałam, że to jest w ogóle nie fair, bo on tutaj zrealizował takie wielkie marzenie i ja się na to w ogóle wszystko zgodziłam i tak dalej i go wspierałam, a ja mam takie wielkie marzenie i po prostu ludzie mają sobie koty, psy, a ja tutaj kuźwa mam wszystko, a nie mogę mieć durnego kota i psa i że w ogóle ja tutaj żądam psa. I Rafał bardzo się bał tego, żeby mieć psa, w związku z czym powiedział, a czy nie może być chociaż kot? Więc powiedziałam, że może być. I zamówiłam szybko kota. Potem usłyszałam, że niedobrze jest mieć jednego kota, że trzeba mieć dwa, żeby nie zniszczyły domu, więc szybko pobiegłam do Rafała powiedzieć, że to muszą być dwa koty, bo wtedy nie zniszczą domu, już machnął ręką, już by było wszystko jedno. I tak będzie śmierdzieć, więc... A później... A tu jak mieliśmy psa? Aha, bo jak później przyjechały koty i już były u nas pół roku i Rafał nie był wielkim ich fanek, ale znosił je jakoś, to po jakimś czasie powiedziałam, że no nadal chcę mieć psa. Że tutaj się nic nie mieściło, nadal bym chciała mieć psa, w związku z czym zaczęłam od tego, że chcę mieć dużego psa, czyli taka taktyka negocjacyjna, prawo kontrastu. I wtedy Rafał powiedział, że no to niech chociaż będzie mały. Więc wzięliśmy małego. I jest Bentley. Ale dzisiaj jest tak, że przychodzi i ciamka po prostu do pieska, do kotka. Jednego tylko kota on nie lubi. Uważa, że jest brzydki. Akceptuję. No ale mówisz, że jest brzydka. I co? Czy Rafał pamięta i robi to, co obiecał, czy musisz mu co roku przypominać? Musisz mi przypominać nawet częściej niż co pół roku. Znaczy ja nie jestem w stanie w ogóle czekać jakieś pół roku, żeby coś zrobił. Czy ja cię o coś proszę, żebyś ty coś zrobił? Nie wiem, do czego to się odnosi, no ale ogólnie no wiesz, jak jakby kobiety czasami mam pamięć. Nie wiem, proszą, żeby coś przywiązać, albo coś wynieść, albo coś naprawić. A to ja chyba ciebie ciągle proszę. No. Co? No nie wiem, no. Nie, no generalnie jest tak, że jak go o coś proszę, to chcę, żeby to zrobił teraz, zaraz już, albo najpóźniej jutro, a jak tego nie zrobi, to dzwonię do kogoś innego, żeby to zrobił.
po prostu, bo nie będę za nim łazić. Mam nadzieję, że takie sprawy jak masaż to nie. Nie. A propos, czy jesteśmy od ciebie zazdrośni? Jakoś ponad normę, czy coś takiego? Nie. To znaczy, nie zachowujemy się tak, żeby spowodować, żebyśmy byli zazdrośni. O tak, nie dajemy sobie powodów nie do dajemy sobie powodów, zazdrości. Bo rozum, bo jakby no mamy, myślę, że mamy taką regułę, że zastanawiamy się, czy jak ta osoba by zrobiła to, co ja bym zrobił, to czy ja bym się z tym dobrze czuł. Mhm. I to bardzo łatwo pomaga unikać jakichkolwiek zachowań, które by sprawiły przykrość drugiej osobie. No i wychodzimy też z założenia, że jesteśmy ze sobą, ponieważ chcemy być. A Magda się pyta, czy Rafał tak jak ma katar, to umiera tak jak 99% facetów? No to ty musisz odpowiedzieć. Rafał regularnie umiera na coś i znajduje sobie coś, co wymaga zaopiekowania się. Czy to katar, czy to cokolwiek innego, ale nie, nigdy nie leży w łóżku, jak jest chory, tak wiecie, tak normalnie, to ja jestem taką osobą, która jak zaczyna się choroba, to z reguły po prostu się okazuje, że zaraz mam jakąś konferencję albo coś ważnego, więc wtedy ja się pakuję do łóżka i staram się wyleczyć. Nigdy nie chorujesz tak naprawdę. No. Ja już będę musiał... Ja wiem. Jaki mamy znak zodiaku? Odpowiedzieliśmy. Okej, i tutaj jest ostatnie pytanie, przedostatnie. Aneta zadała, kim według Rafała jest prawdziwy mężczyzna? Jakie ma cechy? No ja to już widziałem wcześniej to pytanie i powiedziałem Kamili, że właśnie nie ma czegoś takiego jak prawdziwy mężczyzna, tak? No to jest jakiś stereotyp, tak? Każdy jest człowiekiem i nie wiem właściwie, co mam rozumieć przez prawdziwy mężczyzna. Jedyne, co mi się kojarzy, to taki macho, tak? Ale to jest jakiś stereotyp, jakaś rola społeczna, coś, co jest uformowane przez wychowanie, czy historię, czy tak dalej. Dlatego no, każdy też ma jakieś inne oczekiwania w stosunku do partnera, coś innego, coś jest dla niego ważne, dla każdej osoby co innego, więc ja bym tutaj tak jakby stronił od określania, kim jest prawdziwy mężczyzna, a kim nie jest. I tyle właściwie, no, nie mam więcej do dodania. Ja też bym powiedziała, że znaczy ja też nie uznaję zwrotu prawdziwa kobieta, prawdziwy mężczyzna. Niektórzy mówią, że prawdziwa kobieta to tam, nie wiem, lubi szpilki, zakupy, czerwone paznokcie, nie wiem, jest emocjonalna, histeryzuje i tak dalej. I wiele innych jest takich stereotypów i uproszczeń. Nawet ciało nie musi być definicją, bo są, nie wiem, kobiecy czy mężczyźni, którzy czują się odwrotnie, tak? No, mężczyzna może się czuć kobietą, kobieta może się czuć mężczyzną i co wtedy? Nie mamy tego. Jeszcze było takie pytanie do mnie, co spowodowało, że pomimo rozwodu zdecydowałam się zaufać tobie. Po pierwsze tak, rozwód no, był dla mnie taką bolącą sytuacją, bardzo bolącą, bolesną, która na początku wyzwoliła we mnie takie przekonanie, że najlepiej, żebym została zakonnicą, po prostu już byłam żoną, już mi starczy, ja już nie chcę być żoną, to nie jest rola w ogóle dla mnie i mam tego dosyć. Ale później oczywiście jak przepracowywałam przez jakiś okres czasu, chodziłam na terapię, te swoją sytuację i tak dalej, to zrozumiałam, że to, co wydarzyło się w moim pierwszym małżeństwie, nie zawsze musi się wydarzyć w drugim. Ludzie są różni, a czasami spędzamy jakiś czas w życiu z kimś i to jest po coś i ja wiem, że ty nie lubisz, jak ja tak mówię, ale to, że może tak ma być, że to nie jest wtedy po prostu na całe życie i mamy coś z tej relacji wyciągnąć. No i koniec. I po prostu nie ciągnąć jej dłużej niż to jest potrzebne i wtedy, kiedy po prostu człowiek cierpi, to należy ją zakończyć.
i tyle. I wtedy się, no po prostu się otworzyłam. A też Rafał, jak się człowiek zakochuje, to się po prostu zakochuje, więc wydaje mi się, że to wtedy nie ma nic za bardzo do gadania. Chociaż długo się broniłam przed tym, żeby się nie zakochiwać przypadkiem. O, i dobra, ale to już będzie ostatnie pytanie, ok? To jest ciekawe pytanie. Kiedy Kamila miała ciężkie chwile, chodzi mi o depresję, o której wspominała, jak Rafał udźwignął to i w jaki sposób pomagał Kamili z tego wyjść? Do ciebie pytanie. Zastanawiam się, jak odpowiedzieć. No było rzeczywiście ciężko. Bo też w takich sytuacjach często mimo chęci pomocy może czasem nawet nie można za bardzo pomóc tej osobie, bo ona sama nie wie, jak można jej pomóc, czego by potrzebowała. Najważniejsze, żeby no, nie wyobrażam sobie, żeby tak, żeby zacząć obwiniać tą osobę, czy być na nią złym, czy się od niej oddalać. Najważniejsze, żeby być przy tej osobie, żeby deklarować tą chęć pomocy i słuchać, tak? Słuchać. Czasem to właśnie najwięcej pomaga, słuchanie i ta obecność. To starałem się robić i myślę, że to też to pomogło Kamili znaleźć wewnętrzną siłę, żeby radzić sobie z tymi problemami, więc nie wiem, czy to było pytanie. Tak, to było pytanie. Tak. Ja tylko powiem, że Rafał, ja po wizycie u lekarza wiedziałam, co powinnam zrobić. No i motywacja do działania. Bo... Tak, wiedziałam, co powinnam zrobić i wiedziałam, czego powinnam unikać. Rafał też jakby nie urodził się wczoraj. Jest bardzo taki rozwinięty mentalnie i dużo pracował w życiu nad sobą, więc dla niego termin depresja to nie jest po prostu coś, że udajesz, przejdzie ci jutro, tylko wie, że to jest choroba, wie, że to jest poważna choroba. Potrafi przeczytać 100 artykułów na ten temat i poczytać o objawach i o całej reszcie i o tym, jak ewentualnie pomóc, więc bardzo mocno po prostu pomagał i ściągał ze mnie wszystkie takie trudne trudności, więc jeżeli mówiłam, że z tym mam trudność, albo z tym sobie nie radzę, albo że nie wiem, przejrzenie jakichś papierów mnie po prostu przerasta, bo mnie przerasta. Jak się ma depresję, to tak jest, że czasami po prostu, no nie wiem, zrobienie herbaty cię przerasta. To po prostu robił to wtedy dla mnie i wkładał dużo takiego swojego zaangażowania w to, żeby mi pomóc, albo żeby mi pozwolić się wyspać. Jak widział, że nie mogę się zwlec rano z łóżka. Ale myślę, że też no, kluczowe to było jakby moje naleganie, żebyś zaczęła jakieś leczenie, tak? Bo tak. Ciągle jakoś tak odkładałaś ten temat na później. No bo ciągle wierzyłam, że nie jestem chora. Ale jak już wiedziałam, że to jest to, no to już... Tutaj wtedy... moja odpowiedzialna część mówi, że muszę uspać Bruna. Tak, dokładnie. A kochani, tak, odpowiedzialna część mojego męża mówi, że czas uspać. Bo Kamila by sobie tutaj gadała do nocy. Tak. Ja też, bardzo mi miło, ale wiem, że mój synuś tam siedzi w kącie w kuchni i ja jutro musi wstać do szkoły. Oczywiście. A mój synuś, jeszcze nie wrócił, więc zaraz go trzeba zgarnąć tam, gdzie on sobie wyjechał. Dziękujemy wam, kochani. To może szybciej się pożegnam. Dobrze. W każdym razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo wam, kochani, za waszą obecność. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wasze pytania. Dziękuję. Jeżeli chcecie nas posłuchać więcej, to w naszym audiobooku pod tytułem Niespełnione marzenie możecie posłuchać więcej na ten temat, bo właściwie na bardzo podobne pytania, te, które zadaliście tutaj, odpowiadamy, tylko one są bardziej rozwinięte. Odpowiadając na pytanie, jak wyjść z depresji, przede wszystkim zacząć trzeba od wizyty u psychiatry po to, żeby zdiagnozować swoją chorobę. Prawdopodobnie psychiatra zaleci przyjmowanie leków, których nie należy się bać. To są lekarstwa jak każde inne, a
w dzisiejszym XXI wieku to nie jest jakieś uzależniające, czy te wszystkie stereotypy po prostu, które panują, że lekarstwa otumaniają albo cokolwiek takiego, bardzo się z tym nie zgadzam, więc spokojnie po prostu je zacznijcie przyjmować. Wtedy, kiedy hormony wrócą do normy, zaczniecie w miarę normalnie funkcjonować i się to wszystko wystabilizuje, wtedy można już zacząć pracować nad tym, żeby pójść ewentualnie na terapię albo poszukać innych sposobów jeszcze ewentualnie leczenia, czy to medytacja, czy to powrót do sportu, lepsze odżywianie się, bo to wszystko ma wpływ na te stany depresyjne. Także dziękuję ślicznie, mam nadzieję, że podobało Wam się to, co powiedział Rafał. Tym bardziej, że jak widzicie, jesteśmy bardzo różni. Rafał właśnie myśli, zastanawia się, błądzi gdzieś tam wzrokiem, ale tak pięknie się różnimy i myślę, że tak długo, jak długo ludzie mają wspólny cel, jak długo mają podobną misję, podobne wartości, to po prostu mogą razem być ze sobą, a najważniejsze to nie zmieniać się na siłę i dać sobie przestrzeń do tego, aby być kim się chce być. Także dziękuję Wam serdecznie i miłego wieczoru życzę. I do zobaczenia jutro na Black Friday, bo rano zaczynamy. Nie byłabym sobą, gdybym tego nie powiedziała, musiałam to powiedzieć. Moja przedsiębiorczość nie pozwoliłaby tego ominąć. Dziękuję.